Mecz w Opolu nieoczekiwanie urósł nam do miana hitu trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Odra przed startem trzeciej serii spotkań zajmowała bowiem pozycję lidera, a GKS był trzeci w ligowej tabeli. Ja nazywam się Tomasz Grabek i będę chciał dla Was pokrótce podsumować mecz w Opolu. Od początku spotkania to GKS próbował przyjąć inicjatywę i zawiązywać akcje ofensywne. W piątej minucie spotkania Odra straciła piłkę w środkowej strefie boiska, co szybkim podaniem do Bartosza Śpiączki chciał wykorzystać Przemysław Mystkowski. Piłkarze obu drużyn od początku grali agresywnie, oglądaliśmy dużo fauli, gra często była przerywana przez sędziego. 14 minuta to mocne uderzenie z dystansu Nedicza, jednak na posterunku był niezawodny Artur Haluch. GKS w początkowej fazie meczu lepiej wyglądał w środkowej strefie boiska. Jego zawodnicy częściej przejmowali drugie piłki i szybkimi podaniami próbowali przenosić grę pod bramkę Halucha. W 22 minucie sfaulowany został Radecki, a ładnym dośrodkowaniem z rzutu wolnego popisał się Marcel Błachewicz. Odra pierwszy niecelny strzał na bramkę Kikolskiego oddała w 23 minucie. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Macieja Makuszewskiego uderzał środkowy obrońca Rzemło. Odra częściej broniła na swojej połowie i pozwalała GKS-owi na rozgrywanie piłki w ataku pozycyjnym. Nie było to łatwe ze względu na dobre ustawianie się i przesuwanie podopiecznych trenera Adama Noconia w fazie defensywnej. Solidnie grający od początku sezonu Mateusz Radecki przypomniał o sobie już w 23 minucie po indywidualnej akcji z lewej strony boiska i wygraniu pojedynku z Maciejem Makuszewskim. Zszedł do środka i oddał mocny strzał w światło bramki obroniony przez Halucha. Chwilę później kolejną dobrą okazję do zdobycia gola po podaniu Bartosza Śpiączki miał lewy obrońca Błachewicz. Jego strzał z bliskiej odległości i tym razem wybronił bramkarz gospodarzy. Odra, jeśli już udało jej się zawiązywać akcje ofensywne, to były one przeprowadzane prawą stroną, gdzie do gry pokazywali się zarówno Galan, jak i Makuszewski. Po jednej z nich piłkę wybitą na aut do gry wprowadzał Szrek. W Opolu zawsze przygotowany jest ręcznik, którym ten zawodnik może wytrzeć piłkę przed dalekim wyrzutem w pole karne rywali. W efekcie takiej wrzutki po strzale piłkarza Odry piłka trafiła w rękę obrońcy GKS-u. 41 minuta i mieliśmy rzut karny wykonywany przez Macieja Makuszewskiego. Strzał z 11 metrów obronił jednak Kikolski. Poradził sobie także z dobitką Galana. Trzeba przyznać, że uderzenie pomocnika Odry nie należało do najlepszych. Odra swoją okazję miała jeszcze w przedłużonym czasie pierwszej połowy, gdy po błędzie obrońców przyjezdnych do piłki dopadł Hiszpan Galan. Udaną interwencją popisał się jednak wracający Nedicz. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem bezbramkowym. Spotkanie nie stało na wysokim poziomie. Tak jak wspominałem, oglądaliśmy sporo fauli i sporo walki, natomiast brakowało składnych kombinacyjnych akcji. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że w Opolu bardzo mokra była murawa, która z pewnością nie pomagała zawodnikom. Drugą połowę oba zespoły rozpoczęły bez zmian w składach i na bardziej otwartą grę zdecydowali się gospodarze, którzy zaczęli atakować, zmieniając przy tym strony boiska. Te akcje nie przebiegały już tylko prawą częścią murawy. To wszystko nie trwało jednak zbyt długo. W 51 minucie meczu drugą żółtą, a w efekcie czerwoną kartkę obejrzał Wojciech Kamiński. Chwilę później dobrą akcję przeprowadzili Mystkowski ze Śpiączką. Ten pierwszy popisał się świetną prostopadłą piłką na wolne pole w polu karnym Odry, natomiast Śpiączka dobrze wyszedł między obrońców i w 100% okazji strzelił jednak nad poprzeczkę. Po godzinie gry w polu karnym GKS-u w dribbling z obrońcami wdał się Antczak i padł na murowę. Nie było jednak mowy o faulu. Arbiter podjął tutaj słuszną decyzję i trochę dziwi nawet, że pomocnik Odry nie obejrzał żółtego kartonika za próbę wymuszenia rzutu karnego. Minutę po tej sytuacji zawodnicy Odry po raz kolejny domagali się rzutu karnego po zagraniu tym razem piłki przez jednego z zawodników Odry. Piłkarz GKS-u miał zostać trafiony w rękę. Sędzia jednak nie zareagował, a z prezentowanych powtórek ciężko było pokusić się o dobrą ocenę tej sytuacji. Trzeba jednak podkreślić, że Odra grając w dziesiątkę prezentowała się znacznie lepiej. GKS zaatakował ponownie w 66 minucie. Dobrze w polu karnym odnalazł się Mystkowski, podciągnął do linii końcowej i wycofał na wolne pole do Żydka, który oddał niecelny strzał.
Trener Banasik zdecydował się po tej akcji na zmiany. W miejsce Połapa oraz Szpakowskiego wprowadził Machowskiego i Niewiarowskiego. Niewiarowski dwukrotnie w tym sezonie wchodził na murawę z ławki i w obu spotkaniach zdobytymi golami dawał zwycięstwo swojej drużynie. Od 70. minuty GKS przejął inicjatywę. Pracował w ataku pozycyjnym, w którym wysoko grali także obrońcy Stychów. W efekcie tego dobrą prostopadłą otwierającą piłką w pole karne Odry popisał się Tecław. Dopadł do niej Radecki, oddał strzał z ostrego kąta, ale na posterunku był Haluch. Pierwsza bramka w Opolu padła w 79. minucie spotkania. Piłkę w pole karne dośrodkował Radecki, wyskoczyli do niej Śpiączka z Kamińskim, a do odbitej futbolówki dopadł nie kto inny jak Wiktor Niewiarowski i umieścił ją w siatce. Można powiedzieć, że to prawdziwy joker w talii trenera Banasika. Adam Nocoń próbował gonić wynik. W 84. minucie wprowadził na murawę Surzyna, Pużyckiego oraz Bednarskiego. Te zmiany rozruszały trochę grę Odry. W 90. minucie świetną okazję do wyrównania wyniku meczu miał Borja Galan. Zakręcił obrońcami, wypracował sobie pozycję i uderzył zza pola karnego. Jego strzał lewą nogą w prawy górny róg bramki obronił Kikolski. W odpowiedzi swoją szansę na podwyższenie prowadzenia miał Niewiarowski. W końcówce meczu wartość udowodnił Galan i pokazał, że swoją aktualną dyspozycją przerasta pierwszą ligę. Poderwał Odrę, walczył z obrońcami Stychów, wdawał się z nimi w indywidualne pojedynki, a po jednym z jego dośrodkowań strzał na bramkę Kikolskiego oddał Artur Haluch, który znalazł się już w polu karnym GKS-u Tychy. Niewykorzystana okazja zemściła się w ostatniej minucie. Po składnej akcji Radeckiego i Rumina wprowadzony na murawę napastnik, który wszedł na kwadrans przed zakończeniem spotkania, strzelił gola, ustalając wynik meczu na 2-0 dla GKS-u Tychy. Warto podkreślić, że to pierwsza bramka tego napastnika w obecnym sezonie. GKS Tychy wygrał trzeci mecz w trzeciej kolejce obecnego sezonu i wskoczył na pozycję lidera Fortuna pierwszej ligi. Ma na koncie 9 punktów, co warte podkreślenia, wszystkie zdobył w meczach wyjazdowych. W czwartej kolejce piłkarze trenera Banasika wracają na swój stadion. Przy edukacji podejmować będą krakowską Wisłę i to spotkanie ponownie będzie hitem kolejnej serii spotkań. Ja dziękuję Wam za uwagę i jeśli to podsumowanie przypadło Wam do gustu, to zachęcam do podniesienia łapki w górę, do zostawienia polubienia, a z pewnością takich podsumowań będzie pokazywało się na kanale znacznie więcej. Dziękuję.